Cześć czołem, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Kuszaj, ale mówcie mi Mariusz. Jestem grafikiem, rysownikiem, ilustratorem, animatorem, komiksiarzem... Wspominałem, że grafikiem? W każdym bądź razie jest to pierwszy odcinek mojego programu, w którym widać moją twarz, ale nie jest to odcinek ostatni. Generalnie zamierzam mówić w tym programie o tworzeniu, o różnych technikach, różnych narzędziach, metodach, zarówno tworzenia grafiki, jak i opowiadania historii zarówno w sposób graficzny, jak i tak w ogóle w jaki sposób snuć opowieść o czymś. Pierwszy odcinek pragnę zacząć od moich przemyśleń na temat pewnej małej kwestii a mianowicie Dlaczego Superman żółwik Super? Dlaczego Superman nie odniósłby sukcesu w Polsce? Bo według mnie nie odniósłby, po prostu nie mam na to szans. Dlaczego? Już śpieszę wyjaśnić. Załóżmy hipotetyczną sytuację. Przez amerykańskie niebo sunie nam człowiek ze stali. Ludzie, Amerykanie, Widzą to i mówią: Spójrzcie, to ptak! Nie, to samolot! Nie, to Superman! Nie! Yeah! I generalnie mają z tego radochę. A teraz wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, która ma miejsce w Polsce. Nad polskim niebem leci super człowiek. Leci, leci, leci. Polacy widzą to i mówią: A czemu on lata? A czemu on lata? Co grawitacja nie obowiązuje. Drugi widząc to, powie, to w ogóle nie jest oryginalne. Nie jest oryginalne. Nie. A trzeci powie. Hy, 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 patrzcie, ma, majtki na rajtuzach. pedał, pedał. Nam Polakom brakuje takiego dziecięcego zawieszenia niewiary, jakie mają Amerykanie. Oni generalnie nie patrzą na to, że powiedzmy. Superman albo jakikolwiek inny superbohater jest podobny do innego superbohatera, że ma te majtki na rajtuzach, że ma laser wzrok, czy że lata. Oni po prostu mają zawieszenie niewiary. I jest fajnie. A Polacy zaraz się zaczynają czepiać, że to bez sensu, że tamto bez sensu. No bo tak naprawdę większość amerykańskich komiksów o superbohaterach ma bardzo płaską fabułę. O nie! To wielkie i to zło! Pociągnę z laserowego wzroku! A teraz rzucę w niego ciężarówką! I prawda, wróg pokonany. Nie, yeah, wszyscy się cieszą. A w Polsce zaraz ludzie by się zaczęli czepiać. A, dlaczego ten superbohater jest tak głupio zaprojektowany? Przecież on ma majtki na rajtuzach, tak się normalnie nie nosi. Jakoś w Stanach nikomu to nie przeszkadza. Wszyscy superbohaterowie mają te peleryny, dlatego że peleryny fajnie wyglądają. A nie dlatego, że są w jakikolwiek sposób użyteczne. I generalnie rzecz biorąc, Amerykanie po prostu są w stanie to zaakceptować i dlatego u nich odniosł taki sukces. U nas, z racji tego, że Polacy strasznie będą się zawsze czepiać, że to, że tamto, że siamto, sprawdzi się co innego. Sprawdzi się pseudo-superbohater, sprawdzi się satyra. Coś, co generalnie rzecz biorąc można wyśmiać, prawda? Natomiast taki typowy superbohater nie tyle, że nie zaistnieje, co po prostu nie ma szansy odnieść sukcesu na polskim rynku. No a poza tym polski rynek to jest jednak komiks europejski, a nie komiks amerykański, czyli typowy, superbohaterski komiks. Dziękuję za wysłuchanie. Polecam się na przyszłość. Cześć!